Hej śmieszko, witajcie z tej strony Gilon i dzisiaj w odcinku pokażę wam nowy turniej Daredevil, który będzie już, uwaga, 14 października. Generalnie o co w nim chodzi? Chodzi w nim o to, że będzie to coś typu trybu Marvel Knockout, czyli to co mamy w trybach, czyli w sumie taka naparzanka, tylko że na moce. I generalnie jeśli chodzi o to, to tak. Każdy gracz, który weźmie udział w wszystkich czterech turniejach, bo będą cztery, pierwszy będzie 14 października, a trzy inne za miesiąc. Otrzymał wyjątkową lotnię Wojny o Nexus, także to jest pierwsza rzecz. Pierwszy właśnie turniej będzie poświęcony Daredevilowi, a trzy inne innemu pewnie bohaterowi. Oczywiście zwycięzcy, którzy wygrają ten turniej, będą mogli przedpremierowo dostać Daredevila. Trzy najlepsze drużyny z każdego regionu zdobędą strój Daredevil, zanim ten trafi do sklepu. Będą jeszcze trzy turnieje w przyszłym miesiącu. Epic Games zacznie je zapowiadać ze szczegółami na początku listopada. I oczywiście, jeśli ktoś jeszcze nie wie, to jest ten tryb, gdzie wasza drużyna skorzysta z supermocy i rywalizuje w eliminacjach turnieju. I wraz z drużyną musicie stawić czoła w ramach czterorundowego knockoutu, gdzie będzie wasza drużyna otrzyma inny zestaw mocy i stanie do walki z przeciwnikami o identycznych umiejętnościach. No i ten turniej odbędzie się 14 października. Także chyba wszystko to już dobrze mówiłem. No i też mogę powiedzieć w tym szybkim newsie, że też Halloween idzie, bo już chyba mamy. Tutaj mieliśmy Halloweenowy sklepik, tutaj mieliśmy czaszkownika, tutaj mieliśmy w ogóle skin powrócił, tutaj powróciły te skiny Halloweenowe, także co? Daredevil, za 2 dni turniej w środę i jak już się właśnie zacznie, to będzie można uzyskać tam lotnię, tą skórkę. I to chyba na tyle, ja się z wami żegnam, pamiętajcie, żeby zostawić suba, zostawić łapeczkę w górę i komentarz, a ja się z wami żegnam, siema!